Cześć kochani, z tej strony Sylwia Węsiora z rękodziału Made by Me. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać szybciutko unboxing paczuszki od Tosiakowy. Jest to kolejna nagroda w ramach Scrap Masa, którą udało mi się zgarnąć w tym roku. Tak jak Wam wspominałam już w poprzednim filmie, dostałam voucher na 150 zł i mogłam go sobie dowolnie wykorzystać w sklepie. Założenie moje było takie, że chciałam kupić produkty, z którymi nie czułam się do końca pewnie, albo stylistycznie, albo kolorystycznie, żeby postawić sobie swojego rodzaju wyzwanie i nauczyć się z pewnych rzeczy korzystać. Też raczej nie korzystałam do tej pory z naklejek, więc będzie to dla mnie jakiegoś rodzaju nowość. Miłego tworzenia, bardzo fajnie zapakowana paczuszka. Dziękuję za zamówienie w Tosiakowym sklepiku. Życzę miłego planowania. No bardzo fajnie to wygląda. Tu chyba są gratisiki, bo nie zamawiałam tych miesięcznych. Na styczeń i na luty. Jeszcze taki paseczek. Bardzo fajnie, myślę, to się sprawdzi do jakichś małych ateciaków jako dodatki. No bo tak naprawdę ateciak to jest połowa tej karty, którą tutaj widzicie. To jest połówka. Więc myślę, że jakby skomponować takie fajne elementy, to będzie naprawdę spoko wyglądało. No i słuchajcie, naklejki, które sobie wybrałam. Tutaj mamy motyw myszek. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy takie zimowe listki. Przepraszam Was za te świsty, ale za oknem bardzo mocno u nas dmucha od 2 dni, więc no tak to wygląda. Sobie będę może jakoś takie układała, żebyście też mogli na nie zerknąć. Tu mamy kolejne listki zimowe, takie jagódki w zimowej odsłonie, to może tutaj. Bawełniane wieńce, też bardzo fajnie wyglądają, bardzo polubiłam taką kolorystykę zieloną. Tutaj mamy skrzaty różnego rodzaju, pociąg do świąt, gałązki. Takiej czerwono-czarnej kolorystyce. Ja je kupiłam pod kątem prac z piątku 13, bo kupiłam sobie ostatnio takie ładne papiery. Nie, przepraszam, nie z piątku 13, z UHK Galerii. Tutaj mamy zielone, które będą pasowały tak naprawdę do większości papierów, które mają jakieś motywy zimowe. Przepraszam, nie zimowe, komunijne i letnie. Tutaj mamy arkusz tata z córką. Tu mamy mama z córką. Bardzo ładne, takie mocno wzruszające. Tutaj babcia na deskorolkach. Aktywna babcia, tak się nazywa arkusz. Tu mamy małe wakacyjne okienka właśnie na takie letnie miesiące. Tutaj mamy jesienne kompozycje, różnego rodzaju dynie, dużo takich kwiatków w jesiennych kolorach i mamy tutaj również jesienne okienka, które bardzo fajnie by się z takimi grafikami komponowały gdzieś tam na narożniku od tego okienka. Tu mamy książki. Taki zestaw książkowy. To też myślałam głównie o teciakach. To by mogło być do jakichś małych kartek. O, jakie te pingwinki są piękne. Naprawdę fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. O, drugi raz zimowe okienka? A nie, to były jesienne. Mamy wakacyjne. Mamy jesienne i mamy zimowe. I tutaj są jeszcze takie maluteńkie myszki. Naprawdę fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba, że ta naklejka jest matowa. Ona lekko się troszeczkę błyszczy pod samo światło, ale myślę, że to jest kwestia druku pewnie laserowego. Natomiast wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie jest na wylot przekuta ta naklejka, więc też bardzo łatwo się będzie odklejało. No, bardzo fajnie to wygląda. Super z detalami. Jest to wycięte. Widać, że bardzo dobry ploter na tym tutaj działał. No i co? I mam nadzieję, że Wam przypadły takie naklejki do gustu. Ja Wam podlinkuję oczywiście Tosiakowo w opisie do filmu. Anita robi bardzo fajną robotę. Wiem też, że jest opcja wykupienia różnego rodzaju grafik też w formie do druku. I wtedy możecie sobie drukować na różnym papierze, w różnej wielkości. Pewnie można to modyfikować. Także dajcie znać, co myślicie o tych naklejeczkach, czy korzystaliście już ze sklepu Anity, może polecacie jakieś konkretne wzory. Ja jestem bardzo, bardzo zauroczona właśnie głównie tymi zimowymi, jakoś tak mnie zawsze wzruszają te dziecięce motywy.
I co? I bardzo dziękuję Anicie za takie wyróżnienie. Naprawdę to jest miód na moje serce, że mogłam no, zdobyć nagrodę i wybrać sobie grafiki, które mi przypadły do gustu. Także dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do zobaczenia w nowym roku pod nazwą Skrapnij to. Przypominam po raz kolejny. Mam nadzieję, że Wam się nazwa spodoba i będziecie zaglądać do mnie tak samo często, albo jeszcze częściej niż do tej pory. Także żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego na nowy rok i do zobaczenia. Hej!